Co zrobić, by na trasy Zagórz-Łupków i Zagórz-Krościenko wróciły pociągi i skąd wziąć na to pieniądze? Zastanawiali się w Zagórzu politycy i kolejarze. Pieniądze są w Podkarpacie. Z unijnej kasy na kolej dostanie 200 milionów złotych. Ta linia ma bardzo duże znaczenie gospodarcze i społeczne także dla województwa podkarpackiego, ale w mojej ocenie także dla rozwoju naszego kraju, prawda? Wyprowadza ruch kolejowy, transportem kolejowym poza granice naszego kraju. Daje nam możliwość dostępu do Europy Środkowej. To jest istotne i ważne. Na dodatkowe można liczyć przy rozdaniu pieniędzy przez Brukselę w latach 2014-2020. Unijni eksperci mówią o zmianie perspektywy finansowej i o tym, że w nowym budżecie kładzie się większy nacisk na rozwój kolei. Nowe cele, czyli inwestycje w transport kolejowy, jako jedne z głównych inwestycji unijnych, są bardzo korzystne z punktu widzenia Polski, tylko jest kwestia tego, abyśmy po pierwsze mieli świadomość i byli przygotowani do tego, a po drugie mieli również przygotowanie techniczne, projektowe, tak aby te środki, które są dla Polski przeznaczone na te lata, wykorzystać. Lesław Latusek był pracownikiem kolei. Przez 15 lat dojeżdżał pociągiem do pracy, raz w tygodniu nawet do Poznania. Pamięta czasy, gdy Zagórski Dworzec pękał w szwach. Kiedyś pociągi się tutaj spotykały o godzinie 6 rano i rozjeżdżały się w trzech kierunkach. Przyjeżdżały i rozjeżdżały się. Były połączenia z całą Polską, z Katowicami, z Krakowem, z Warszawą i te pociągi czekały na przyjazd tych pociągów dalekobieżnych i rozwozili pasażerów po Bieszczadach. Jeśli by się na przykład z Rzeszowa, dajmy na to, do Zagórza dojechało w przeciągu półtora godziny po remoncie tych linii, bo są teraz linia remontowana między Rzeszowem i Jasłem, a od Rzeszowa będzie szybkość, ma być w 2015 roku do Warszawy w granicach 120, ponad 120 i będzie to czas przejazdu 3 godziny, 3,5, to za 5 godzin z Warszawy do Zagórza to jest szczyt marzeń, przecież każdy pojedzie. Powrotu pociągów na tory chcą także mieszkańcy. Założyli Społeczny Komitet Obrony Kolei w Zagórzu i walczą o zachowanie linii łączącej Zagórz z Łupkowem oraz przywrócenie przewozów pasażerskich szynobusem na trasie Sanok-Komańcza. Sytuacja na kolei, która pogarszała się od wielu lat, bo to nie jest od dzisiaj, w tej chwili czy na wiosnę doszło do kulminacji tej sprawy za sprawą remontu drogi z Zagórza do Komańczy, która jest, no nie powiem, że nieprzejezdna, ale jest prawie nieprzejezdna, a co najmniej zajmuje to bardzo dużo czasu, co kontrastuje z pustą linią kolejową, która jest nieużywana. Przedstawiciele kolei zapewniają, że jest szansa, aby z Zagórza znowu wyjeżdżały pociągi, ale połączenia muszą być rentowne. O tym, czy pociągi wrócą na linię kolejową, decydują po pierwsze przewoźnicy towarowi, będą zainteresowani prowadzeniem ruchu. Po drugie, jeżeli organizator transportu zdecyduje o uruchomieniu regularnych przewozów kolejowych, wówczas te linie mogą być przywrócone do eksploatacji. My oczekujemy w stosunku do linii znaczenia lokalnego, że samorząd, który jest organizatorem na tym terenie transportu kolejowego, jednocześnie współwłaścicielem przewozów regionalnych w jakiejś części, że on się właśnie w ten sposób w to zaangażuje, że samorząd wojewódzki, który w kolejnej, najbliższej perspektywie unijnej po raz drugi będzie dzielił ogromne środki unijne, również w RPO, czy jak się dowiadujemy dzisiaj z Polski Wschodniej, przeznaczy pewną część tego tortu na infrastrukturę kolejową. Roczne utrzymanie linii Zagórz-Łupków i Zagórz-Krościenko kosztuje kilkaset tysięcy złotych. Aby pociągi mogły tędy jeździć, trzeba zmodernizować infrastrukturę kolejową. Dopiero wtedy można rozmawiać o przywróceniu połączeń.